Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj wyjątkowo sam. Paweł gdzieś tu biega na warsztacie, natomiast jest bardzo zajęty i nie jest w stanie tutaj mnie wspierać, mi pomóc. Cóż, mam szybki wstęp dla Was do nagrania. Wybieramy się na wycieczkę. Wybieramy się na wycieczkę do Bremerhaven. Co sprytniejsi zobaczyli już na miniaturce, to za okazja. Jak nie zobaczyliście miniaturki, no to trudno, musicie poczekać do dalszej części filmu, tam się wszystko wyjaśni. Mieliśmy to zrobić już bardzo dawno temu, natomiast ciągle nie było czasu. Poniekąd dalej tego czasu nie ma, ponieważ kupujecie bardzo dużo aut i tutaj na miejscu musimy działać, ale no robimy co się da, aby było dobrze. I teraz tak jak widzicie, Lora jest już za mną, przygotowana do wyjazdu. Poniekąd Paweł ją pucował wczoraj dosyć mocno. W ogóle mówi, że się odpręża jak myje pojazdy. Jakoś to Wam tutaj pokażę. No tak, widzicie. Błyszczy się, jest pięknie. I teraz tak, jak to będzie wyglądało? Otóż no, pokażemy Wam na pewno jakieś tam przebitki z trasy, jakieś tam będzie nasze gadanie, następnie może jakieś fotki chociaż z załadunku nowych aut, no a potem widzimy się już na miejscu w Bremer, więc do zobaczenia i pamiętajcie, żeby ten kanał subskrybować, ja sobie wejdę do cienia, ponieważ strasznie tutaj to słońce świeci. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie, komentujcie, pytajcie, no bo to wszystko, ta cała aktywność po prostu pokazuje, że jesteście i chce się po prostu dalej działać. Zapytamy jeszcze tylko Grześka o samopoczucie. Grzesiek, jak się czujesz przed wyjazdem, widzą, powiedz. Samopoczucie jest dobre. Jest dobre. Jest dobre. Poza kamerą było co innego. Tabliczka zmieniona. Grzesiek, ale poza kamerą było co innego. Jak się z tego wytłumaczysz teraz? Tłumaczy się. No tak, jak słyszeliście. Także no, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do dalszej części filmu i do zobaczenia. Cześć, słuchajcie, meldujemy się na pierwszym punkcie naszej wycieczki, czyli na warsztacie w Łomazach. Nie ma tu jeszcze nikogo, mamy 6 rano. Czy nikogo oprócz tego zawodnika? On jak zwykle jest na posterunku. Tak jak wspomniał Marcin, ruszamy i będziemy Wam relacjonować na bieżąco przebieg trasy. Dokładnie tak. Najpierw leczymy po moje okulary, bo już widzę, że mam dość. Jedzie identyczna ciężarówka jak ty, tylko że wiezie dużo bardziej rozbite samochody, bo ty takich rozbitych nie wozisz. Kupujemy znacznie ładniejsze. Dzięki temu też mamy lepiej, lżej. No, wszyscy od ciebie. Te Volvo i T90. Właśnie chciałem o tym Volvo powiedzieć. Zobaczcie tą pasję, jak on się do tego przykłada. Jak Paweł dba o swoje bezpieczeństwo, ponieważ chcemy Wam powiedzieć, że już jesteśmy na ostatnim Orlenku, jaki tutaj po naszej stronie jest. Zaraz przekażemy granicę i już prosto do Bremy. Natomiast BHP jest najważniejsze, pamiętajcie o tym. Teraz Ty myjesz zderzak. Przez zderzak się nie patrzy, przecież dobrze o tym wiemy, nie? Paweł, na ślinie palcem i kamerkę tylko przetrę z przodu. Może być? No dawaj, no. O. To jest tylko luks robota. 400. Kiedyś byłoby mniej. O połowę mniej. Trzeba było nie zwlekać rok z tym wyjazdem. Trzeba było rok temu jechać. Pamiętajcie o tym, żeby wykorzystywać zawsze dwa pasy ruchu. Tutaj na spokojnie można sobie lewym dojechać do samego końca. Nie trzeba się koniecznie wlec za wszystkimi prawym grzecznie. Można powiedzieć, że jazda na suwak to jest coś, co u nas raczkuje, ale powinno być stosowane coraz częściej. Dobra. A że łodra. Odra. Nie, że ja mam odrę. Myślałem, że tutaj mnie już wpakowałeś w jakieś choróbsko. Mówię, siedzę blisko ciebie, powinieneś być zamknięty. O. No i co? Odra i po odrze. Możemy już chyba po paru godzinach to stwierdzić, że tak. Darmowy odcinek autostrady w Polsce był najlepszy. Płatny był takie 3 na 10. A finalnie wjechaliśmy na słynne niemieckie autostrady i mamy oto. Słuchajcie, widzowie, no, chcemy się Wam do czegoś przyznać, bo nie ukrywamy, że no, jest tu jakieś tam parę tematów do Bremer do załatwienia, ale w praktyce przyjechaliśmy tu po to. I
ta jego mina mówi wszystko. Dokładnie tak jest, słuchajcie, no to jest nie do podrobienia. Nie ma tego smaku w Polsce, jest inny niż fromage. No i zobaczcie to. 100% Western Kartoffel. Nie ma tutaj nic lepszego. Weźmiemy cały bagażnik do chaty. No hej. Cześć, witamy Was z magazynu w Bremerhaven. Tak, tak jak Paweł powiedział, jesteśmy w Bremerhaven. No i czekamy sobie tutaj na boczku Cali i Zdrowi. Mamy nadzieję, że zaraz będzie ładowana ta oto piękna Lora. Tak, Paweł? Grzesiek już pojechał z wózkowym po pierwsze auto, także lada moment rozpoczniemy załadunek. Pokażemy Wam co i jak. Marcin na pewno też rzuci dwa słowa o każdym z aut. To prawda, trochę się ze mną przemęczycie, natomiast postaram się Wam parę słów powiedzieć o każdej perełce, którą tu będziemy mieli. A prawda taka, że w sumie nie jedną, a dwie niespodzianki mamy, chociaż jedna jest zdecydowanie grubsza od drugiej. Co nie? No właściwie mamy takie dwa auta, które trafią do nas do Łomas. Jedno z nich jest właściwie powodem, dla którego się tu pojawiliśmy. I przy okazji chcemy Wam pokazać, jak wygląda właściwie załadunek Waszych aut w Bremerhaven. Dokładnie tak, także zapraszamy do kolejnej części filmu. Dobra, słuchajcie, korzystając jeszcze z chwili, zanim przyjedzie pierwszy samochód do nas, chcieliśmy Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy ich auta stoją tutaj pod chmurką i martwią się o warunki pogodowe, chcemy Wam pokazać oto to. Tak, tak jak wspomniał Marcin, auta nie stoją pod chmurką, także warunki atmosferyczne, czy to deszcze, śniegi, czy słońce, są niestraszne. Zdecydowanie tak, także może cię być spokojny. Perełeczka jedzie. To jest akurat pozytywny element pracy kierowcy ciężarówki. On jako pierwszy może się tymi autami pobawić, szczególnie jeżeli odpalają. Oczywiście uprzednio sprawdzając stan wszystkich płynów. Tak, to jest, słuchajcie, ważne, żeby zobaczyć, tam jest olej i tak dalej, bo jeżeli, no wiadomo, co można zrobić, tak? Zwykła pierdoła, jakaś rurka, nie ma oleju, no to załatwimy samochód, także... Natomiast Grzesiek tego pilnuje. Dobra, słuchajcie, pierwsze mamy M6 E63 konkretnie, bo to jest kupeta. No i tak jak widzicie, dostało przodem, dołem, natomiast sam środek, czekajcie, zerkniemy do środka. Tak jak widzicie, bardzo elegancko się prezentuje. Wiadomo, auto jest brudne, więcej Wam tu za dużo nie będę w stanie pokazać. Ale z drugiej strony możesz pokazać. Tak, z drugiej dzieje się trochę więcej. Z drugiej strony będzie ciekawiej. Słuchajcie, przejdziemy sobie na drugą stronę, tak jak Paweł słusznie radzi. Tak jak widzicie, tu jest prawdziwa zabawa, ponieważ uszkodzenie oprócz tej przodu poszło mocno na koło. Z tego koła nic już nie będzie. To poszło zdecydowanie na koło, całe szczęście. Chociaż nie, felga jest uszkodzona, także duża strata. Bez szans. Jeszcze tylko środek z tej strony, bo Grzesiek już w tym momencie przyjechał czymś równie ciekawym. No M6 co? M6 coupe, można powiedzieć, auto marzeń, kiedy wymienicie sobie panewki. No bo wiadomo jak jest z tą V10, tak? To jakby chyba nikt nie ma nadziei, że wszystko będzie ok. W tym czasie Grzesiek przywiózł dwie fajne rzeczy, bo tak. Mamy tutaj piękną korwetę, która będzie stała u nas na tak zwanym sztaplu. A za nią bardzo fajny Mustang z lat 60. Oczywiście jeżdżący, uderzony, tak jak widzicie, głównie tu po boku, w prawy tył. Nie jest z nim źle. Najważniejsze w nich, że palą. Blacharka to jest rzecz drugorzędna. To zobaczcie, jaki to jest środek. No. Także nie tylko nowe Q3, X3, SUV-y, Fordy, bierzemy też różne inne rzeczy. Mustang jedzie na Łomazy, także na pewno zobaczycie więcej z niego, dlatego nie będę nad nim tutaj nie wiadomo ile czasu spędzał. A korwetta do klienta po drodze będzie zwrócona. Tak jak widzicie, korwetta już się ładuje.
No fałka, fałka, coś pięknego. Najważniejsze, że śmiga. Dobra, Krzysiek, wjeżdżaj. No i dobra, to jest coś, po co przyjechaliśmy tutaj głównie. Kluczyk trochę jak z Mazdy, ale Mazda to na pewno nie jest. Moi drodzy, Lamborghini Urus. Coś pięknego, jeżeli chodzi o samochód. Najlepiej sprzedające się Lamborghini na pewno. I teraz tak, auto na pewno trafi do Łomas. Będziemy je tam naprawiać, także będzie jeszcze wiele okazji, żeby tam do środka wejść i Wam je wszystko pokazać. Natomiast tutaj też postaram się troszeczkę nagrać. Paweł, zdradź mi sekret, ile błotnik do Lambo kosztuje? Powiesz to w następnym filmie, nie będziemy spoilerować. Big Boss tak powiedział, to trzeba tak, to trzeba to uszanować, wiecie, sorry. A tutaj jeszcze przedliftowa Q7. Auto tam główne uszkodzenie ma z przodu, zaraz sobie do niego przejdziemy, natomiast obejdę je sobie dla Was na szybko. Zerknijmy do środka. No, środek śliczny. Nic tu nie brakuje, auto pali, jeździ, wjechało na lorę samo. Także, znaczy samo, z pomocą Grześka jako kierowcy, natomiast o własnych siłach. Środek możecie sobie zobaczyć, naprawdę prezentuje się to wszystko dobrze. Fotel kierowcy, jakieś tam ślady zużycia wstępne są, zagięcia, natomiast nic, żadnych przetarć. Jeszcze sobie z drugiej strony zobaczymy. Samo uszkodzenie niezbyt mocne, bo bardziej to auto jest rozebrane niż trafione. Trochę elementów, tak jak widzicie, jest poznaczonych. Reflektor, pas przedni. Jest tu troszkę rzeczy, natomiast nie jest to nic dużego. Sobie jeszcze tutaj przebiegu. Tak jak widać. Także nie jest z tym samochodem absolutnie źle. No i tak, X1 mi niestety uciekła, natomiast może z dołu troszeczkę Wam pokażę, bo już się tam na górę nie wpakuje. Czekajcie. Chociaż X1 to już widzieliście nie raz tak naprawdę. Nie ma tutaj w tym aucie jakby żadnej zagadki. Natomiast mocno, no. Dostało to w tył, dołem też. Z zawieszeniem jest problem, lewe koło leży kompletnie. Tutaj, tak jak widzicie, błotnik, zderzak, klapa. Zaraz sobie przejdziemy jeszcze z drugiej strony. No i tutaj właśnie tak jak widzicie. Sytuacja z kołem się kompletnie nie spina. Zaraz jak Grzesiek poprawi, tylko troszeczkę buskowy nam podrzuci auto do góry. I bezpiecznie pozapinamy. O, no i o to chodziło. No i słuchajcie, kolejne autko, jakie ładujemy. Ford Galaxy. Rocznika Wam teraz nie wspomnę, natomiast gdzieś tu na dole napiszemy. No tak jak widzicie na pierwszy rzut oka, no na pewno wymaga gruntownego mycia. No i lakierowania oczywiście, natomiast bardzo fajny samochód. Wbrew pozorom nie wygląda wcale źle. Jak widzicie, jesteśmy już w Łomazach, z trasy zbytnio nic nie nagrywaliśmy, bo zleciało nam w sumie szybko. Marcin siedział z boku i przeczytał w internecie, że z granicy niemieckiej do Łomaz da się dojechać poniżej 4 godzin. Pewnie no, tak jest. Tak, słuchajcie, no my musimy, no uważamy, że trzeba wszelkie informacje weryfikować, więc postanowiliśmy, że to sprawdzimy. Poprzez obejrzenie filmu na YouTube, jak ktoś to robił. Tak, no i wspólnymi siłami skończyło się
poprawną weryfikacją. Obejrzeliśmy cały film podczas jazdy, no i faktycznie ktoś to zrobił. Dokładnie, ktoś to zrobił, na tym zostańmy. Natomiast tak jak widzicie, no cóż, jesteśmy na miejscu cali zdrowi i co? No mam nadzieję, że jakoś się Wam spodoba taka mini relacja, którą zrobiliśmy. Robiliśmy to pierwszy raz, także musicie nam wybaczyć, że nie ma dużo takich materiałów. Troszkę w Niemczech nas przytłoczyła ilość roboty tak naprawdę, no bo nagrywać, biegać, latać, pomagać to ładować. Mieliśmy też dodatkowe tematy do ogarnięcia, tak. Więc wszystko się nam nałożyło. Po prostu dajcie znać, jak Wam się to podobało. Jeżeli chcecie jakiś kolejny wyjazd do Bremerhaven, to myślę, że wyślemy Marcina z Andrzejem w kabinie. Będzie sobie spać na tunelu i zrelacjonuje Wam wtedy wszystko od A do Z. Tak, dasz mi mini helikopter, żebym sobie tam skakał nim i udawał, że jestem w kabinie z Andrzejem cały czas, to spoko. Także dajcie znać, jeżeli podoba Wam się taka forma, a w przyszłości na pewno coś spróbujemy jeszcze nagrać. No, także dzięki i do zobaczenia.